Nie. my god! Boże, zginiemy wszyscy! This is my first time, man! Módlcie się! Oh my god! He's so awesome! Oh! We're going to the tower! Oh my god! Oh my god! We all die! Oh no! Oh my god! Ah, I will kill your mom! Oh my god! Thank you! No i jest git. Bo ja sobie, gdzie to, gdzie my jesteśmy? Otworzę, otwórzmy spadochron sobie. Zobaczmy, gdzie jesteśmy. No idealnie i na miasto lecimy. No tam. Śmieszny ten samolot. Gdzie Kasia się już żegna, tak? No to dobra. To tym my może zmienimy sceny na Nvidia. Jakby wywaliło streama przypadkiem, to nie, bo nie lękajcie się. Kurde, wywalił streama, fuck. Dobra, jeszcze jesteśmy tu na streamie. Dobrze mówię? Dobrze mówię. Tutaj. Dobra. Mały wypadek przy pracy, moi drodzy. Co tak cichutko w tej grze jest? Tak gdzieś wylądować. I powiedzcie mi, czy... Nie, Rip, jeszcze wróciłem na chwilę. Powiedzcie mi, czy Kasia już skończyła? Nie, mam coś z tym OBS-em. Coś się zaczęło nie tak, ale... Wywala mi crash loga przy każdym zamknięciu i czasem przy przełączaniu scen i ani razu się tym nie zająłem jeszcze, jak to naprawić. Jest trochę tak niefajnie. No, czekajcie, tu gdzieś sobie wyląduję. Musimy się wylądować, żeby sytuacja została opanowana. Nie mogę przechodzić na Nvidia w momencie lądowania. Okej. Wejdźmy sobie tu. Okej. Tu sobie stańmy. Teraz ja zobaczę, czy na pewno Kasia już skończyła streama. Tak, i piszę tak. Nvidia. Nvidia. Piątek. 15.00. Soshibo i gry na komputer. Gra Arma 3. Aktualizacja. Daję wam link na czacie, przyspamuję nim. Zaraz hościk też poleci. A ja jestem na Nvidia. Jak ja jestem na Nvidia? W jakim prawem ja jestem na Nvidia? Przecież nie przełączyłem. Naprawdę jestem na Nvidia? O, to witam wszystkich bardzo serdecznie. Czekajcie. Twitch. Naprawdę jestem na Nvidia? Ale ja nie zmieniłem kanału, na który streamuję. Teraz to mnie oszukujecie. O Jezu, jestem naprawdę. Dobra. No to tak nie miało być. No, znaczy miało, nie miało, znaczy miało tak być, ale nie konkretnie, no taka sytuacja skomplikowana, dość niezręczna. No ale jestem, no dobra, no to spoko, to witam wszystkich, to przepraszam, czyli wszystko jest w porządku. Co ta gra taka cichutka jest, jak ja mam usłyszeć, jak mnie ktoś będzie chciał zabić, dobra. No nie, bo ja, żeby przejść na Nvidia, to ja muszę dwie rzeczy zmienić, zmieniłem tylko jedną, a ta druga to nie wiem, jak się zmieniła, chyba sama. Wy to czekajcie. A wcześniej miałem u siebie stream, nie? Czy może gadałem do siebie przez pół godziny? Czy tam 15 minut? Dobra, jakby co to gramy w armę? Patrzcie, jaki mam francuski berecik fajny. Nic, tylko się poddać. Dobra, biorę sobie hełm. Plecak to może taki, weźmiemy naboje. gorszej stylówy nie było chyba. Wcześniej był u mnie stream, no to już nie wiem, o co chodzi. Dobra, mam jakieś shotguna na 6 naboi, to tym to na pewno nikogo nie zabijemy. Trzeba się udać do miasta. Dobra. Taka sytuacja, widzicie, człowiek nawet nie wie, gdzie się znajduje. Dlatego pamiętajcie,
zawsze zachowujcie się przyzwoicie, tak jak ja was uczę, bo nigdy nie wiadomo, gdzie jesteście. I kto was słucha akurat. Kurczę, ale jak to się stało, że ja na tą ten... Czekajcie. Cały czas jest u ciebie stream. U mnie to jest host. Jeszcze jedną rzecz tylko muszę. Ja mam 3 OBS-y odpalone. Mam nadzieję, że ten jeden nie streamuje. Ja jeszcze jedną rzecz sprawdzę, wiecie, bo ja mam dziwne wrażenie. Zaraz się jeszcze okaże, że do mnie jeszcze stream leci. Mój poprzedni na pół. Nie, no dobra, u mnie nie ma streama. Dobra, jest tylko host. Bo ja mam tak dość skomplikowanie stanowisko zrobione, że nie zdziwiłbym się, jakby poszedły 2 streamy, jeden na jeden stream, a drugi na drugi, to by się dało zrobić w zupełności. To jest Windows 10, tylko nie ogarniesz. Bo podobno taka Tiba jest spoko, ale musi mieć naboje 6. No dobra. Moi drodzy, Soulshibo pierwszy raz z Katibą, bronią, którą wszyscy polecają, że to jest niby najlepsza broń. Nie wiem, co dźwięk jednak zgłośnił. Mam 3 OBS-y teraz odpalone, z czego jeden nie wiem co robi, bo jest tak w pół odpalony, coś mu się z... Nie, autohost nie zadziała, nie mam autohosta włączonego. Jednak wolę samemu wybrać, bo wtedy wiem co kto streamuje i czy na przykład wy pójdziecie i sobie coś obejrzycie, czy na przykład pójdzie host, a wy nawet nie będziecie wiedzieli o co chodzi. Jest dobra i łatwo ją znaleźć, ale co, Katiba? To chyba w ogóle nie jest ta Katiba, no, że tam najlepsza to jest ta jeszcze z większym kalibrem. I moim zdaniem wcale łatwo jej nie znaleźć, bo... No jest, co ja zrobię? Dobra, ale na Akacza sobie wezmę. Co? Zrobimy tak. No i to jest właśnie to, nie? Błędy w tej grze. Nie da się. Przekładam plecak, muszę... No nie tak. Dobrze, w ogóle działa. Czy to było MRCO? No i to jest super dla mnie. O, i uli puli. Na pewno będę bardziej profesjonalnie wyglądał. Strzelają gdzieś tutaj. Dajmy se na full auto, nigdy nie wiadomo, czy ktoś za muru nie wyskoczy. Jest lepszy ten, czy ten? Wezmę obydwa. O, fuck. Dobra, moi drodzy, mamy 10 minut, żeby dostać się na drugą stronę mapy. Nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe bez samochodu. W sumie już by trzeba było zacząć wybiegać z tego miasta. Kładzik to by mi się przydał jak nic. Ty no, ale może dostał, może się bandażuje za górką albo co. Kiedy Lakeside? Wiecie co? Myśleliśmy nad jutrzejszym wieczorem, coś tam z Dorianem gadałem, ale jakoś nie wiem, ja muszę mieć nastrój, to nie może być wymuszone, wiecie o tym. No i jakoś tak nic żeśmy nie ustalili. To nie wiadomo, co, czy to nie będzie grubej akcji u mnie, ale to się jeszcze wszystko okaże. Mnie ktoś odstrzeli na tej górce.
Co, gdzie on pojechał? Oh. Jak fajnego spawna mam w miasteczku. Mało osób, jak wszyscy się tu zespawnowali w tym miasteczku. 8 minut, 2,6 km. To z buta to nie wiem, czy ja to przejdę. Jak się chowało broń? Niech mi ktoś przypomni. Mam sklerozę. Ja odgrywam żołnierza teraz, walczącego o życie. Nie muszę mieć lornetki, by chować broń, tak mi się wydaje. Chociaż czekaj, możliwe, że muszę mieć. Nie, no nie muszę mieć. Lornetkę muszę mieć, żeby szybko wyciągać broń po schowaniu, a nie muszę mieć jej chyba, żeby w ogóle jej używać, nie? Też mi się wydało, że Shift H, Control H, Alt H nie. A może ja mam, nie wiem. Takie mam dziwne wrażenie, że dało się, że z lornetką to się ten. A może muszę mieć lornetkę, kto to wie. Dlaczego taka słaba jakość na Source? Bo jest dużo trawy i encoder nie wyrabia i Twitch ma niski bitrate i to tak się niestety dzieje. Lepiej nie będzie. Jak stanę w miejscu i popatrzę na miasto, to powinno być dobra jakość. Ale jak jest pełno trawy, to on już, wiecie. Może kiedyś Twitch da jakość jak YouTube 10 lat temu. Będzie to jakoś wyglądać. Stron. Onkwi i Charlie mnie zniszczyli. No co miałem zrobić? Biegłem tak na pałę, to... Tak to niestety się kończą takie przygody. Rozłącz, zaraz znajdziemy kolejny serwer. Tego jednego to bym jeszcze tam zdążył, wiecie, gdzieś uciec, nie? Ale drugi już zaczął walić i też czy z takiego bliska. Że średnio. Z 8 stron, dokładnie. Z 8 stron świata jest kolejny serwer. Pojedynek ziemniaków. Na dwa baty, tak to jest. Co jest w armii coś takiego, że czym dalej, tym wyżej trzeba celować. No co ty? Nie ma czegoś takiego na świecie. To by oznaczało, że Ziemia jest okrągła. Więc nie przesadzajmy. Bo poliki na zbili na tym posiadki szło. Dobra, już jestem gotów na kolejną przygodę, kładę się tutaj. A to na pasjonka? No tak to już jest. Co tam u was słychać w ogóle? Jest piątek, nie? Wszyscy już pokończyli wszystko? Czy ktoś jutro ma szkołę? Jakieś zaoczne? Czy ja gram na najwyższych? Raczej tak. Nie wiem dokładnie, nigdy na to tam nie patrzę tak bardzo. Ale jakieś wysokie, ultra, bardzo wysokie. No właśnie, dokładnie jeszcze grawitacja by musiała być. Jutro zaoczne. Ja też jeszcze nie zacząłem, właśnie przecież. Studia się dopiero zaczynają, no tak, no ale zaoczne to akurat jutro, pierwszy. Nie.
Gdzie my jesteśmy? O Boże, znów tu na bajorze gdzieś. Dobra, to tu lecimy. Cichutko strasznie na tym spadochronie. Ile mam godzin w armii? Nie wiem ile. Nie pamiętam w sumie. Trochę mam. Trochę godzin spędziłem w tej grze, ale nie ma szału, nie? Bo ja gram w różne gry, a farmę teraz ostatnio to wiecie, teraz raz w tygodniu dwa może. Bo rano z Battle Royale nie działa, wiecie, nie ma ludzi na serwerach o godzinie, nie wiem, 11, 12, około 14 się dopiero... Jezu, śmierć słyszę. Słyszałem strzały śmiertelne. Zobaczymy, czy nam się uda tam podejść. Czy już wszystko przelutowane. I blisko strzela. A to gdzieś tam budynek dalej. A fuck, to koleś był. Nie wiem, czy widzieliście go przed małe okienko. Kucał i lutował. Około 14 gimba wraca i wbijają na royale. No nie do końca, no ludzie z pracy też wracają. Około 15, 16. I tak dalej, nie. O jest. No. Pistolet leży na ziemi, weź go podnieś. Nie, ma amunicję, dobra. Tam trzeba iść. Moim zdaniem trzeba zabić kogoś z tego Makarowa. I wtedy możemy grać. Ale żeby to zrobić, to musimy wyrzucić ubranie. O kurde, ja też mam niebieską koszulkę. Myślałem, że nie mam niebieskiej koszulki, znaczy białej koszulki. O, teraz mam niebieską, miałem białą. Dobra. Ten też ma tylko pistolet zwykły. Tutaj to też nie jest najlepszy pomysł. Strata czasu, straciliśmy czas, teraz to już nas na pewno zabiją. Jakbyśmy kogoś tu dorwali i go zaszczelili, to by było, ale tak. Strzelają się, gdzieś tu ktoś musi być. Nie no, muszę go załatwić. Ciągle ten sam kaliber. Widzę typa przede mną. Widział mnie.
samochód jedzie. No to teraz tego chyba kamieniem rzucę. No nie wierzę, że on nie umarł. Musiałem go trafić. Dobra, teraz to już musimy uciekać. Masakra. Bez broni, bez niczego w sumie to już by można było z gry wychodzić. No ale nigdy nie wiadomo, może nam się przyfarci. Zapraszamy do udziału w GeForce Cup League of Legends w puli nagród 15. Chcielibyście, kurde, GeForce Cup Arma, ale by było Battle Royale. Ja cię kręcę. Właśnie, wyrzuć może broń, jak chcesz szybciej biegać. Dobrze, ktoś napisał. No i to jest poważna porada tutaj. Ronciken. Zobaczcie, jaki sprinter za mnie. H1Z1, nie wiem jak się w H1Z1 robi. Nie lubię armii Battle Royale, bo za dużo ludzi, ale co robi? Co to znaczy? No nie będę mówił, bo to są brzydkie słowa, ale co to znaczy, że co? Że ludzie cię zabijają, czy co? Co to się stało, że na Jakru... Właśnie ja nie wiem, jak to działa. Ktoś mi o tym mówił, że podobno na Jaroku, jak ja streamuję na NVIDII, to ja jestem na Jaroku. Jarok, ale ja nie wiem, nigdy nie wiecie, bo nie mam czasu w trakcie streama spatrzeć na takie rzeczy. No, to sobie może teraz zajrzę. Jak teraz wejdziecie na Soushibo, na Jaroku... Ty, to dobre to jest, to mi się podoba. A kto ogląda na Jaroku? Zróbmy odliczanie. Jak ktoś ogląda na Jaroku, to niech wstawi... Nie wiem, co wstawi. Napisze Jarok na czacie. O. A jak ktoś ogląda na Twitchu, to napisze Twitch. A ci, co nic nie napiszą, to zakładamy, że siedzą w łóżku i oglądają na telefonie i nie mają klawiatury. No dobra, jest was trochę. Sporo was całkiem. O, Izdin. Izdin na Jaroku ogląda. No to miło. Ja wchodzę tylko na jawisko. Pamiętacie jeszcze, jak hajs był? O Jezu, na południe. Jezu. A my gdzieś tutaj, a to na południe część. Który to jest ten nasz trójkąt, powiedzcie mi? 199, 142. Tu jesteśmy gdzieś. Jedyna nasza nadzieja to jest, że do Doridy dobiegniemy. Kiedyś. Tu jakieś silosy, może tam coś będzie. No właśnie Twitch jakoś dziwnie zaczął wyglądać. Nie wiem, nic nie poinformowali. Żadnym newsa nie dali, że coś zmieniają. Pelix, Malson, masz pewną sprawę z działaniem gry? Znaczy masz problem z działaniem pewnej gry, czy ja ci pomogę? W sumie to nie bardzo, ale możesz strzelać, możesz pytać. Może ktoś ci pomoże na czacie. Nie wiem, jak ja miałbym ci pomóc. Gry czasem nie działają z różnych powodów. Jak mi gra nie działa,
to pierwsze co robię. Właściwie wszystkie gry mi działają. Lepiej lub gorzej. Indyki czasem nie chcą działać. Ale nie, 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 no dawno się nie zdarzyło, żeby mi gra po prostu nie działała. Czasem się coś psuje w jakiej grze, nie wiem. Jakieś spadki FPS-ów albo coś. Trochę lipa, bo Battle Royale większość nie gra solo. Nie, nie da się zgrać z kimś na rankedach. Zakaz. Jest to banalne do wykrycia dla adminów. I od razu dostajecie bana na tego, na życie, na Battle Royale. Już sobie nigdy nie pogracie. Znaczy musicie nową armę kupić i nowe konto na Steamie założyć. Przecież było okienko z linkiem, no dobra, no ale wiecie, ja jestem na przykład tutaj, jestem twórcą Twitch, tak, jakiś tam ze mnie streamer jest i Twitch wprowadza jakieś zmiany, że na przykład ma tam na górze strony wyskoczyć, że ja nie wiem, jakąś grafikę się dodaje czy coś, to mógłbym dostać informację, gdzieś na blogu powinno być, że planują zmiany albo coś, mógłbym dostać, a najlepiej to by było, jakbym dostał informację, co będzie zmieniane i jaką grafikę mam sobie przygotować. Także jak wejdą zmiany, to ja sobie ciup, wszystko zmieniam, nie? Zresztą my dostajemy maile od Twitcha, ja nawet żadnego maila nie dostałem, ja nie oglądam sam, wiecie, tak Twitcha, że siedzę i oglądam, tam patrzę, co mi za okienka wyskakuje, jak mi coś wyskakuje, to od razu zamykam. Bo jak... Czekajcie, bo tu skuter słyszę. Koło nie ma. No i dobrze mu to, kurde. Tylko że ja nie mam już amunicji w tym znów samolotem. Patrzcie jak tam jedzie. Dobrze, nie słyszał, że mi się ammo skończyło. Co, może ja po prostu całe ammo będę zbierał, co tu leży, nie, nie wiem, akurat któreś mi będzie pasować, no to na pewno mi nie będzie pasował. Ale tam idą wybuchy. Nalocik gruby poszedł. Dobra. Dobra, jeszcze raz, bo jak był Battlefield 1 beta, to miałem 50 FPS średnio. To czy w Battlefield 1 w pełnej wersji będzie lepiej, czy może być dużo gorzej, czy tak samo? Będzie tak samo albo lepiej moim zdaniem. Nie powinno być gorzej. Na pewno coś poprawią jeszcze, zoptymalizują i ten, więc... więc powinno być lepiej. Na 90% powiedzmy. Niby w pełnej wersji masz więcej, nie wiem, więcej modeli broni, więcej modeli pewnie mundurów, coś tam, ale to nie powinno jakoś mieć wpływu na ten... na samą ilość FPS-ów. Mogę schować do plecaka, tylko no a co mi shotgun, do którego naboi w ogóle nigdzie... Znaczy te naboje do tego shotguna się same nie spawnują, tak? Zawsze są z bronią. Powiem wam, że oglądałem gdzieś sobie ten wykład, znaczy wykład, no... no, zresztą ostatnio żeśmy u mnie jest GPU Technology Conference. Chyba gdzieś w Amsterdamie, europejska edycja konferencji, karty graficzne Nvidia organizuje i oglądałem sobie o sztucznej inteligencji dwugodzinny wykład, znaczy wykład, takie wiecie, to taka prezentacja bardziej, nie jakaś super naukowa. No i ciekawe rzeczy powiem wam. Przyszłość jest już, tyle.
mundur mój pierwszy. Dzień dobry. O, cześć Dawidku. Siema Jasiu, w co grasz? A wiesz co, wygram sobie w Battle Royale, tylko na razie nie umiemy broni znaleźć. Chciałem powiedzieć, musimy ugadać, ja cały czas walczę, żeby nam godzinę powiedzieli, wiesz? A ja już nazwałem to, znaczy, to jak będzie. Powiedzieli godzinę, przecież my to sami dam na wieczór, tak? No dobra, no, ale wiesz, że nasza drużyna to będzie drużyna mocarza kontra drużyna golemów. Ale z kim, kto tam jeszcze gra? Bo nie, no, będzie. Golemy, ale nie chcę, stary. Ale kto to jest golem? I nie, trzy godziny grać. To nie, mój rankedy też chciał pograć, wiesz? No to będziemy, stary, wyjaśnimy ich odpowiednio, a potem rankedziki sobie lecimy we dwóch. Stary, no nie wiesz, kto jest golemem? Arquel i Kubon. Aha, Arquel i Kubon. A to ich rozwalimy, jasne. No ich porobimy tam. Jezi, kurde. Dobra, to ja tymczasem trzymajcie się, pogadamy. Na Facebooku będę ci pisał. O to na razie. No pisz mi. Boże, jaka optyka beznadziejna, naprawdę. O! Najgorsza. Wygląda jakiś talib. Czy sztuczna inteligencja jest większa od inteligencji gonia? Myślę, że niewiele jej brakuje, wiecie. Co sądzę o konferencji Maska? To oglądałem. No nie wiem, no za 4 lata niby mają wysłać statek na Marsa. Pierwszy, ale nie wiem, czy to chyba już taki testowy. Tak niby planuje, no to pewnie będą mieli jakąś obsługę, to może za 5, 6, 8 lat. No niech lecą, nie? 10 miliardów dolarów ma to kosztować, no to tyle kasy to chyba dadzą radę uzbierać. Czekajcie, bo to jest chyba najlepszy hełm w grze. Piąteczka, elegancko. Ile to ma? 3. Aha, to na pewno nie będzie miało większego pancerza. Chyba Saiga nawet nie ma co podnosić. O! I to mi się podoba. Tylko, że to jest na Stanagi, a ja nie mam Stanaga. Ale nie, oni nie, z ludźmi to jeszcze nie będą latać. No, z ludźmi to nie wiem, kiedy polecą. Nie, nie mają zamiaru z nimi wrócić na ziemię, to na pewno nie. A raczej ci ludzie nie wrócą już nigdy na ziemię. Kurde. Ja tutaj stał za tym. No gdzie się schowałeś, czekajcie. Ty gdzie on był? A nie, tu. Myślałem, że tam wystawał zza kamienia. Co za cwaniaczek. No i tyle, no i zagadałeś mnie, gnoblin. Nie, kto to mnie zagadał? Stasiek mnie zagadał, no. Ale NASA też chce trochę w kosmos polecieć, to może razem polecą, znaczy razem, będzie wyścig może na Marsa. Jak się nazywa wykład o sztucznej inteligencji, wiecie co? Dam wam linka. Dobra. Ciekawy wykład o sztucznej inteligencji i przyszłości już. Daję wam link na czacie. Dobra, do 3 razy sztuka, jak to mówią. Ja bym sobie musiał zaparzyć jakąś kawę, herbatę, może czekajcie, zaraz wracam. Tu już gramy na serwerze hardcore, nie ma patrzenia zza pleców.
się woda zaparzy. Niech się parzy. Fajnie tam jest pokazane, jak te samochody, które automatycznie są sterowane i to na takiej, wiecie, sztucznej inteligencji, i co on widzi, na co zwraca uwagę i tak dalej. No właśnie nie ma z napisami, to mnie dziwi, moim zdaniem tutaj fajnie by było, jakby Nvidia wzięła, ogarnęła napisy. To by było coś. Nie. Czy słyszałem o sztucznej inteligencji, co obrażał wszystkich, był rasistą i kochał Hitlera? Tak, słyszałem, to gdzieś tam na Twitterze zrobili, nie wiem, czy Microsoft coś robił. I tam chyba forszanowcy coś się tak średnio nauczyli. No tak to jest, jak od dzieciństwa się złych nawyków coś uczy, to później takie ma dziwne poglądy, no. A tu widzicie, oni urodzili sztuczną inteligencję i zaraz się dziwni ludzie wokół niej zebrali. Siema, ząbek. O, słyszę wodę. Może jak tak czekamy, to może ja bym zrobił zdjęcie tych fajnego życzeń dla chłopaków i wam też wyślę. Chłopcy, co? O! Nie było, no ktoś mi to przysłał, pewnie by się ucieszył, jakby było zdjęcie. O Jezu. Czekoladę na bok! Wiecie, gdzie jestem? No, nie wiem, jakaś średnia lokacja. Dobra. Sto! Hamuj! Hamuj! Ty, przeżyłem najlepsze lądowanie! Base jump na świecie. A to było dobre. Nie wiem, gdzie jestem zaraz za bardzo. Dobra. Kurde, wszyscy do jednego domku lecą. Widzę, że tam nikt nie leci, to ja tam pobiegnę nad morze. O, tam są jakieś budynki, nikt tam nie ląduje, chyba. Czy to prawda, że bierzesz serwer Army RPG? Nie, moi drodzy, ja gram z przyjemności na serwerach Army RPG. To dementuje tą pogłoskę, ale jakbym brał, to by było dobrze. Znaczy, to bym był, wiecie, z zamożnym streamerem był wtedy. Na dzień chłopaka. Zaraz wam wkleję na tego, jak gdzieś zginiemy, będziemy znów czekać, to wam wkleję zdjęcie na Facebooka, to będziecie mogli życzenia tam zalajkować sobie. Ja na dzień chłopaka, a wiecie co ja dostałem? Kto zgadnie co dostałem? To ma trochę wspólnego z armą na dzień chłopaka. Swoją drogą, z uwagi na to, że serwery Army aktualnie nie mogą za bardzo zarabiać, na czym zarabiać, no nie mogą donacji żadnych tam pobierać. Znaczy mogą, ale wiecie, takie, których mało kto daje, bo się nic za nie dostaje, to nie sądzę, żeby jakikolwiek serwer Army miał kasę, żeby komuś płacić za reklamę. Nie, cześć, Saul, tak słuchaj, dowodowe. Gdzie ci wysłać to 3K za reklamę? Siema Dorian, kurde, wydało się. A masz tego, oj, przepraszam. Najmocniej. Co tam, Dorianku, u ciebie ciekawego, powiedz mi. No nic, bardzo dobrze. Standardowo. Bardzo dobrze. A ja. Powiedzę, masz Nvidia, to wiesz, to nie będę przeszkadzał. Wszystko się wygada. Udało się, no kurde. A to tam. Żartowałeś, nie? No tak, żart, to był żart po prostu.
widzicie? O wilku mowa. Coś widerka. Ciastka w czekoladzie. Nie no, czekajcie, nie dostałem ciastek w czekoladzie, tylko czekoladowe literki. Czy ty widziałeś, jakie ja czekoladowe literki dostałem? No widziałem to, ja pisałem, że ja bym tego nie jadł, bo tak nie wiadomo z jakiego źródła, to wiesz, to no, nie problem. Jeść raczej coś... nie będę tego, no właśnie dlatego się no, boję, bo nie wiem, znaczy... Właściwie to nie do końca, bo jest napisany adres no dobra, firmy, która no, ale robi to nie jakby, problem, nie? Która tak. ten... Ale w sumie nadawcę to chyba se można wymyśleć u kuriera. Dokładnie. A ja ten, patrzcie, wyobraźcie sobie, że ja teraz zjadam to, a za miesiąc mi ktoś przysyła zdjęcie, co on z tym robił, nie? I mnie zaczyna szantażować. O 5 zł mówi. Kurde. Dobra, nie powiem, nie mam takich głupich pomysłów posunąć. No, ale w sumie tak jest, że ja nigdy nie jem tego, co tam kilka razy coś dostawałem no i do jedzenia i nigdy nie zjadłem. Jedyne co zjadłem to, czekajcie, piję właśnie ten porannego jaroka. Porannego roka, to piję sobie. A, dobre to? Co? Dobre to? Jeszcze takie czekoladowe monetki dostałem, to też zjadłem. Co? Dobra, dobra, kawa jest dobra, herbatka też całkiem niezła. Ja nigdy Earl Grey nie piłem, a tu nagle piję. No, ale tak czy siak, Dzień Chłopaka jest i czy ty wiesz, co ja dostałem na Dzień Chłopaka? Oprócz tych czekoladek? Tak. Ja dostałem, proszę ciebie, powiem ci, taśnie mleczko. Kurde. No to i coś jeszcze, ale to wiesz, no to kurde, nie zgadnę. No gaz zgadujcie. Aha, bo tam ktoś ale... pisał świderkę, ja się zastanawiam, o co chodzi, czemu ktoś świderek pisze. Od kogo dostałeś świderka? Do lekarza, nie wiem. Nie dostałem świderka żadnego. A czekoladę co ja wysłałem? A, Zak Ząbek, no tą to zjadłem, a jogurtowi przekazałem, no ale do Ząbek do ciebie to mam zaufanie, nie? Pełne. A my mówimy o nieznanych źródłach. Alkohol jakiś? Nie. Nie? A od kogo to dostałeś, powiedz mi? Od dziewczyny. O kurde. No to czekaj. No to ja mogę, kurde, ty. Ja myślę, że to w nocy coś możesz dostać. Nie no, bez przesady, takie rzeczy to się nie dostaje na dzień. Ja wiesz, współczuję, jak ktoś różne takie rzeczy na Dzień Chłopaka tylko dostaje, no. Czaj. W prezencie, wiesz o co chodzi, no. To się nawet nie przyznawaj. Do czego ty bijesz? Nic nie mówię w ogóle, nie odzywam się. No. No to zgadnij, bo coś super. Wy też powiedziałem, że to ma z armą coś wspólnego. To już jest proste. Że jutro będzie Lakeside? Hello. Cześć. Ej, się właśnie ma gonić. Gonił było pytanie, czy jesteś mądrzej, czy sztuczna inteligencja jest postawiona na tych, na chipach NVIDIA jest mądrzejsza od ciebie. Nie. No jeszcze nie, ale będzie. Nigdy nie będzie, bo stary, jak będą lepsze, z lewo. Mądrzejsze chipy, to ja też będę się mądrzejszy stawał. Oh fuck. Gaz! Gaz! Nie! To jest stary jak zające. Nie, nie dostałem gazu, umieram. Fuck, zginąłem, bo się potrąciłem o zającem mur. I żółwiem. Ty tą przypowieść chińską o zającu i żółwie to wiesz. Nigdy mnie po prostu nie może dogonić, stary, sztuczna inteligencja. Skok spadochronowy, nie, bo ostatnio skakałem na spadochronie, to ty... w sumie tak trochę jakby od NVIDIA dostał. Powiedz nam, ty grasz, ty grasz w Overwatcha dziś? Są rankedy? Bo ja wbiłem właśnie Smurfa, będę... Nie, ten... no nie, no nie. No to ten. No dobra, ja idę obiec. Tak sobie farmę gram, a mamy jeszcze w godzinę streamu, tam godzinę 20 minut, to myślę, że tą armę będziemy dzisiaj pykać i sobie tu gadać. Kominiarka, nie. O mur się wydupiłeś. Zlepłem. No właśnie nie wiem, czemu wjechałem, no bo się zagadałem, to on mnie gonił, przyszedł i wiesz. Wiem, gonił, to nas zagadał. Sam siebie... Poszedł obiad robić, no. Przyszedł i poszedł. Tak, bez spadochronu. Moi drodzy, ja wam powiem. Zdradzę wam ten sekret. Dawaj. Ale każdy, kto uzna, że to jest super, to musi napisać uuu na czacie. Okej? Okay? I przy okazji jeszcze... A ja mam perma na NVIDIA, wiesz? Bo mi gorąco. So, dasz mi łbę? Ja mam perma na NVIDIA. Czemu masz perma na NVIDIA? No nie wiem, mam... Tego napisałeś? Nie, mam permanent widy, nie? Próbowałem coś napisać i patrzę i mam, piszę, że jest napisane, że permanent. Nie, pewnie, jak nic. Musisz, wiesz, tak po cichu, jak ja nikt nie będzie nie, tam. Ja nic nie, ja w ogóle nie wchodzę w tematykę.
No. Pokazałeś? Moi drodzy, już wam mówię. To jest, moi drodzy, impreza zamknięta. Tylko dla chłopców chyba, a przynajmniej dla mnie, dla osób postronnych. Na tu różnych chłopców z tego, z mojej rodziny i mężów, i mężów, i mężów, tam moich sióstr. Dalej, patrzcie gdzie pokazuję. Szczelnica, moi drodzy. O, kurde. Na strzelnicę. Jeszcze nigdy nie strzelałem z broni. Patrzcie, ile ja rzeczy, w życiu teraz zrobię. Skakałem już ze spadochronu, jak w Battle Royale, a teraz będę strzelał. To wszystko dzięki streamowaniu, no. Myślisz, jakbym nie streamał, to bym tego nie dostał? No, mi się wydaje, że to jednak jest, kurde. To jest takie kółko, nie? Nieźle, co? No, nieźle. Byłem parę razy na strzelnicy, kurde. Co swoją drogą, takie zawody, kurde, dla streamerów na strzelnicy. Ej, to jest niezły pomysł. To by było, co o tym myślicie? No, to było dobre. Nie, w końcu my, wiecie, gramy te Counter-Strike'i, jakieś takie rzeczy. Różne ten, nie? Zabijaliby się. I wiesz, i nagle masz okazję zweryfikować. I już Nvidia, wiesz, już tu ci z Nvidia podłapali i wiesz, zobaczysz, co się za miesiąc będzie działo. Czekajcie, bo chcę przeczytać ludzkie wrażenia na ten temat. No i co? No napisaliście. Nie, no fajne, powiem wam, że to całkiem niezły jest plan. Kurczę, to trochę pewnie musi kosztować, bo to z tego co wiem, to takie szczelanie nie jest tanie. To już w ogóle. No to zależy, bo to na strzelnicy się albo płaci, wiesz, za strzelnicę, czy tam za, wiesz, za tor. Za broń, albo za kulę, nie? To jak ty tam masz wydaje, że no, nie no, tam mamy jakąś imprezę zamkniętą, nie wiem co to jest, wiesz. Ale to co, twoja dziewczyna też innych zaprosiła, chłopaków, czy jak? To myślę, że się porozumiała z, jakby z całą moją rodziną i moja rodzina z nią, wiesz, mam dużo kobiet w rodzinie. Aha. I braci ogólnie, wiesz, się pewnie tak dogadali, że nas wszystkich wyślą na strzelanie, żebyśmy, kurde, nie byli, wiesz. Jak się nazywa, powiedzcie mi, jak się nazywa taki chłopak, co jest taki, co to nie umie, kurde, nic. Lamus. Też na tego lamusa. No, albo stulejasz lamus, no, to określenie. Nie wiem, czy można używać takich rzeczy na tym. No, zależy, no. No to nie są jakieś wulgarne takie, aż tak, nie? No nie. Są jeszcze wulgarniejsze, ale nie będę mówił. Bo to nie wypada. Sushibo. Jak się nazywa taki? Aha, Sushibo żmiju. No nie, konkretnie o to mi chodziło. Fleja, o, Fleja na przykład. O, Agatka, wiesz o co chodzi, no. Leszacz. Co to jest leszacz? Czekajcie, gdzie ten koleś padł? Bo ja czytam czat, weź tam przeczytaj jakieś dobre, ale nie. Ciamajda, o. Goni Leszczyk, Żmiju, Framuga, Ciamajda, Bonkol, Brucfel, Dupa Wołowa. Kacperek. No i rozebrałem ty. Zaraz będę. Zabrałem mu broń, koniec. Koniec tego, nie ma śmieszkowania. O, jaka broń fajna. No i powiedzcie mi teraz, bo ja na przykład lubię strzelać moim zdaniem z tego AK-a. Powiedzieli mi, że to ma takie same obrażenia jak wszystko inne, ale ja z tego AK-a to zawsze jakoś szybciej zabijam niż z każdej innej broni. Nie wiem czemu. To się w sumie trochę kłóci, bo AK-a powinien mieć większy rozstrzał. Hultaj, pasożyt, darmozjad. Typowy Seba. No tak czy siak, moi drodzy. Taką będę miał przygodę na strzelnicy w najbliższym czasie. Moim zdaniem jest to fajne. Super, się cieszę. A myślałem, że dzięki chłopaka to nikt nie obchodzi. Się zdziwiłem. Dobra, a teraz czekam na to, co... Czy ktoś wam złożył życzenia na Dzień Chłopaka? Chociaż, a może coś dostaliście? To napiszcie na czacie, ja postaram się przeczytać. Nic, nie no, nie wolno do ludzi strzelać. No, idziesz na strzelnicy, strzelasz normalnie. Wy to jesteście jacyś dziwni.
Dlaczego nie ma subów na NVIDII? To jest dobre pytanie. Wiecie co? Nie mam zielonego pojęcia. Nie mam zielonego pojęcia. Wydaje mi się, że to... Nie wiem. A powiedz, ale są jakości, ale i tak NVIDIA ma tylu widzów, że tak czy siak ma jakości. Bo się zastanawiam, czy NVIDIA ma partnera. Po czym to poznać tak naprawdę? Nie. Chyba ma. Myślę, że tu mogą wchodzić w grę rzeczy takie, czy kanał jest firmowy, czy kanał jest prywatny, wiecie? Ale szczerze powiedziawszy, nie wnikałem w szczegóły. Marze Butler na strzynicy. Dobra, już mówię, siostra zrobiła mi zakupy. Ktoś tam świderka dostał. Ja dostałem kubek z Soshibem. No to ja nie wierzę w to. Zapraszam jutro wszystkich do wydania drużynowego. No dziękuję. Jakiś rewanż. Lizaka. Ja dostałem Lizaka z domu. A czemu z domu dziecka? Gdzieś tam coś wolontariuszem jesteś? Coś tam coś pomagasz? Właśnie, że są głupie pomysły. Tam był celownik do mojego AK. To? A rzeczywiście jakiś śmieszny taki. A, że on ma co to jest jakaś ten? Polaryzacja czy coś? Gdzie jest słońce? Gdzie się słońce schowało? Gdzie słońce? A tu. Nie, no nie ma. Dobra, bo ja nie wiem nawet w którą stronę szedłem. Chyba gdzieś tam, tak? Pod górkę. Setę cytrynową i czekoladę. No, widzicie, czyli impreza będzie dzisiaj. Wejdź sobie w wirtualny arsenał i tam masz ładnie przedstawione statystyki wszystkich broni, ale czy to... Pamiętajcie, że Battle Royale ma jakieś dodatkowe swoje bronie chyba, nie? To nie są bronie podstawowe z ten, ja nie wiem, które później, które mają jakieś obrażenia i czy nie mają jakichś modyfikacji. Nie. Przecież te modyfikacje zmieniają. Ktoś tam ludzie twierdzi, że nie zmieniają damage'u broni podstawowych, ale ja nie jestem tego pewien. Musiałbym gdzieś mieć info z Battle Royale, tak? Znaczy od Player Unknown. Twórcy tam, że tak jest, a nie wiem czy tak jest, czy tak nie jest. Coś tam jest w środku? Tak mi się zdawało. Battle Royale ma mapę Firing Range, gdzie taki damage można sprawdzić. A nie wiem, gdzie to jest ta mapa. Hmm. 10 minut, dobra. Strefa się zaznaczyła na mapie. Ja nie wiem, gdzie my jesteśmy. Aha, gdzieś tutaj. Dobra. 109989. Muszę pobrać z warsztatu Steam. Aha, czyli to jest jako dodatkowy taki ten, modyfikacja. Może to by było jakieś rozwiązanie, byśmy mogli sobie przetestować co i jak.
Ogólnie jesteśmy w strefie, więc jest git, nie? Tylko, że... drzwi ładnie zamkniemy za sobą. Zastanówmy się, musimy iść na południe, tak? Bo jesteśmy gdzieś tutaj. Właściwie to tam musimy iść. No to tak jak wychodzimy w stronę tych domków. Można iść powolutku. No ciekawe rzeczy na dzień chłopaka, powiem wam, podostawaliście. Tych dniów chłopaka to jest chyba więcej w roku, nie? Bo to zawsze było tak, że jest jeden, drugi, trzeci, nigdy nie wiadomo, który się obchodzi, nikt żadnego nie obchodzi. Czy to jest jakaś oficjalna wersja? Okej, mamy go. Za blisko na balistikę waliłem nad nim, on nie dostawał. Zagrasz gdzieś w symulator żeglowania, bo chyba umiesz. What? Ja nie umiem żeglować, ale chętnie jest takie coś w ogóle? Kacza z tym. Okej, okay, z tłumikiem, z optyką, spoko, lornetka. Co nie? Szkoda, że żadnych apteczek nie miał. Dzień dziadka jest. No dzień dziadka i babci jest stały, nie? A, dzień chłopaka i dzień mężczyzny. To który się obchodzi? Bo ja się czuję i mężczyzną, i chłopakiem. Zależy dla kogo. Czy to dzień chłopaka to jest czyjegoś chłopaka? Czy to jest dzień, że chłopca, jako że nie mężczyzny? Bo już nie wiem, o co chodzi. Wiem, że Katiba ma większy za ten kaliber i zasięg, ale ma tylko dwa magazynki, które mi się zaraz skończą. Będzie padaka wtedy. Wchodzi się wszystkie, każda okazja do picia jest dobra, Izdin. Ktoś już tu był. A gdzie jest teraz? Oto jest pytanie. Zabijają z tyłu. Kogoś mam na plecach. Patrzcie na to. Tego żeście nie widzieli. Lornetka. Jest na patrolu, nie jest kolorowo.
Git. Jakieś Uzi niepotrzebne. Chcę mi się do toalety, nie wiem czy bym sobie tutaj nie wskoczył w tych tym. Gdzie my jesteśmy? I 113.988. Tu jesteśmy, tak? To nie ma czasu na pójście do toalety, trzeba biec. Zaraz strefa zmniejszy, także kurde, popamiętamy sobie. Okej. Szukaj launch range do AK, nikt tego nie zbiera. Wiem, ale ja nie lubię z tego strzelać. Dopiero będzie domknięty ten. Okrąg się domknie. To nie ma jeszcze tragedii jakiejś wielkiej. To wiecie co? Pilnujcie, ja idę do toalety, za sekundę wracam do was. Jak tam szedł ktoś? Pusto, nic. No to jak pusto, to pusto. Cały batalion. Nie, ale i ta woja skurcza. Czy zacznę streamować po angielsku? Nie. Kiedyś żeśmy chwilę streamowali tam, nie wiem, jakieś kilka godzin czy coś. Żeśmy jeszcze w DayZ grali czy w coś tam, jacyś Amerykanie takich poznałem i coś tam z nimi trochę grałem. No ale ja nie mam takiego angielskiego, żeby się tak super naturalnie czuć, nie? Jakbym miał super fluent, kurde, fajny English, to myślę, że bym tam czasem, znaczy, ale takie miksy bym robił, że na przykład właśnie, nie wiem, gdzieś właśnie może jakiś
jakaś arma, koop z jakąś fajną ekipą amerykańską. Oni są luźne chłopaki. Czy tam na jakiś serwer RP od nich wbić? No ale tak to nie mam, wiecie, no nie czuję się na tyle swobodnie z językiem angielskim, żeby tam jakieś te... żeby się nagle przerzucać. Zresztą to nie do końca tak jest, tam jest bardzo duża konkurencja wśród streamerów i... kto wie, jakby się to skończyło. Ciężarówką cię zabrali, coś tam było, no tak było, no ciężarówka mnie porwała. Dobra, gdzie my jesteśmy? My jesteśmy dokładnie tu. Tak, tak, prawie trafiłem. Tu jest środek mapy, gdzieś będzie koniec, tu pewnie przy kościele. Więc teraz, moi drodzy, nasza misja polega na przeżyciu. To w tym nieprzyjaznym środowisku greckiej wyspy. Greckiej prerii. Czy planuję komentować, oglądać finały sezonu 3 Battle Royale? No nie wiem, no średnio, bo tam ja kiedyś z nimi, nie wiem, jakby pierwszy finał czy coś tam, żeśmy się zgadywali, czy ten oni, że coś tam, że mają mało slotów, że pomyślą i w sumie już mieli, ale mówią, że na dziś mają, a na jutro to nie wiadomo, czy będą mieli miejsca. A ja mówię, a dobra, to ludzie, ja będę kombinował. Nie jest to dla mnie jakiś taki event, że ten mogę sobie pooglądać, ale nawet mi się oglądać za bardzo nie chce. Musimy trochę w tym krzaczku posiedzieć, bo żeśmy dobrze do przodu wybili. A ja nie lubię być z przodu, bo mi później na plecy ludzie wchodzą, to się źle kończy. Siedzimy w krzaku. Potężny wiatr, potężna wichura łamie grube drzewa, cieniutką trzciną, ledwie tylko kołysząc. Tak się właśnie czuję. Dlatego siedzę w tej trzcinie leciutkiej, cieniutkiej takiej. Szubary. Tak to już jest w szubarach. Myślicie, że jakiś nowy streamer się pojawi na polskiej scenie w najbliższym czasie? Wyrośnie. Taki powyżej, średnio powyżej 1000 widzów, żeby miał. Jak sądzicie? Strzałów. O, Dorian to już ma tak widzów. No Goniu to raczej nie, bo Goniu nie streamuje. Mówicie Nitro.
Ale Nitro to jest duży YouTuber, to wiecie, to się nie ma co dziwić. Procent jego widzów z YouTube'a wpadnie już ma. Goniu nie będzie streamował. To może inaczej, a tak się was zapytam, czy znacie jakiegoś streamera, który waszym zdaniem powinien tak mieć więcej widzów? Pokładam nadzieję w Sniper 12 GD, a to ten, co z nami w VR-kę grał. On streama miał wtedy? Dzieje, że oni się tak strzelają. Dobra, my ciągle jesteśmy w strefie i w sumie tu jest dobrze. Trochę to tak nie brzmi za dobrze. Szczerze powiedziawszy. Dobra, patrzę. Łosiu, Rivit. Nigdy ich nie oglądałem, oni są na Jroku, nie? Chyba Łosia trochę oglądałem. Bankol. Ja dostałem list miłosny, jak ktoś widział dzisiaj na obejrzycie sobie Plants vs. Zombie, dzisiaj jest otwieranie listu na początku albo na końcu odcinka. Zobaczycie, jaki list miłosny dostałem. Czekajcie, to chyba było w tym. Tak, to chyba było w tym. No. Dobra, patrzę jeszcze. Jogurt. A jogurt to tak, no wiecie, jogurt to by nie chciał nawet. Miał szansę i on nie chce być streamerem znanym. On woli być streamerem nieznanym i se streamuje dla fanów. To jest właśnie jogurt. Dobra. Bungo. No, powiem wam, że Bungo, powiem wam, od czasu jak trafił na Jaroka, to mu tam sporo widzów przybyło, nie? Tak, kurde, myślę, że ze 100% mu wzrosło. Wzrosła oglądalność. Pago, ale Pago to już ma dużo widzów. To Pago to znamy wszyscy. Pongo właściwie. Arionot, nie wiem kto to jest. Kyler, Kylera kojarzę. O kurde, strzelają do mnie z tłumikiem, jeszcze walą. Spadamy stąd. Ania Lempianka. No, powiem wam, że to jest jedyna streamerka, która gotuje na streamie. Czekajcie, przerwę sobie to nagranie, w następnym będziemy dalej w Battle Royale grać, jakby ktoś na YouTubie oglądał.